problemy i wyzwania mojej pracy. Jestem architektem, pracuję w zawodzie no już grubo ponad 8 lat. Grubo ponad 10 lat. 10 lat temu skończyłem studia i w sumie w tym samym roku podjąłem pracę w firmie projektowej oraz na uczelni, gdzie zacząłem od razu uczyć się nie tyle w sumie, a nawet archikada od samego początku. Teraz jakie wyzwania spotykam na co dzień? Pierwsze to jest czas. Czas, którego zawsze brakuje. Nie pracuję 14 godzin dziennie, nie pracuję 18 godzin dziennie. Czasami pracuję 20 godzin dziennie, a czasami pracuję 3. Wszystko w zależności od tego, ile tak naprawdę uda mi się tego czasu zaoszczędzić. Tak, można czas sobie zaoszczędzić. Ale jest to jednostka, której zawsze brakuje i zawsze będzie go brakowało. Drugi problem to jest walka z wyobrażeniami. Z jednej strony młodzi ludzie chcą, wyobrażają sobie, że zostaję młodym architektem, otwieram własną firmę i kurczę, ludzie walą drzwiami i oknami. Niezależnie od tego, co tak naprawdę wykonuję. Ja się nie zajmuję projektowaniem domków, nie zajmuję się projektowaniem z dokumentacją budowlaną, z papierami, z pozwoleniami, z tym wszystkim. Ja się zajmuję projektowaniem modeli, zajmuję się opracowywaniem BIM-u do takich obiektów. I to jest moja działka, którą uwielbiam. Walka z wyobrażeniami pracy na własnym garnuszku jest taka, że ludzie wyobrażają sobie Ciebie jako osobę, która nic nie robi, posiedzi godzinę przed komputerem, a zarabia tyle, że po prostu no, tu wyjedzie, tam pojedzie, tu coś zrobi, prawda? Jest to oczywiście całkowicie nieprawda. Jak to niektórzy mówią, jest to nieprawda, cała nieprawda, gówno prawda. To, żeby pracować w taki sposób, trzeba naprawdę pierwsze parę lat porządnie pozapieprzać. Nie spać po nocach, odkładać, nie odkładać roboty, wszystko wykonywać, łapać co się tylko nadarza. Zawsze jest inaczej i zawsze jest ciężko. Nigdy nie ma tak, że jest łatwo. Jeżeli ktoś Wam powie, że praca architekta jest zajebista, jest leciutka i tak dalej, to po prostu leci na opinię, że nie wiadomo jaki on jest. Nigdy nie jest najlepiej. Szkolenia. Zajmuję się szkoleniami. Szkole architektów, wprowadzam BIM do firm. Uczę automatyzacji i uczę procesów, które pomagają zaoszczędzić czas przy projektowaniu. Jednak tylko na archikadzie. I tutaj też z jednej strony wydawałoby się fajnie, no bo idę, pogadam i tyle. Z drugiej strony ja muszę czasami wymagam za każdym razem, ale czasami muszę wymóc na osobach, które szkolę, żeby zmieniły swój sposób myślenia. Uwierzcie mi, że człowiek jest z natury odporny na nową wiedzę, może nawet nie tyle nową wiedzę, na nową informację, ale na nowe sposoby myślenia. Jest odporny na zmianę sposobu myślenia. Nie można nigdy zakładać, że wszystko pójdzie gładko, bo zazwyczaj nic nie idzie gładko, zgodnie z prawami Murphy'ego. No i tyle. Zajmuję się, tak jak mówiłem, modelami, zajmuję się BIM-em. Jeżeli projektuję modele, żaden model nie jest taki sam i opierają się one o ogólne wytyczne, jednak nie są identyczne. Na rynku mamy tyle oprogramowania, że naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć. Ja zajmuję się modelami do Archicada, modelami ogólnymi, modelami do na przykład do Blendera oraz projektami w programie Fusion. I to jest moja działka, jeżeli chodzi o modelowanie. Nie zajmuję się modelami ani do 3D Maxa, ani do SketchUpa. Jeżeli ktoś ode mnie wymaga, żebym coś takiego zrobił, to po prostu tego nie zrobię, bo tego nie robię. Jest to prosta sprawa. Bo w sumie po 4 latach prowadzenia firmy zrozumiałem, co chcę robić, zrozumiałem, na jakim etapie chcę być i zacząłem to robić. I w tym momencie uwierzcie mi, że mimo tego, że naprawdę trzeba pozapierdalać, bo inaczej się tego nie da nazwać, naprawdę trzeba się wyrzec bardzo wielu rzeczy. Córka idzie na taekwondo, idzie na jazdę konną, idzie na plac zabaw, a ja siedzę przed komputerem i działam, przerabiam, robię, modyfikuję. Jestem swoim własnym menadżerem, swoim szefem, swoim pracownikiem. I naprawdę trudno jest czasami się powstrzymać od stwierdzenia, że pracodawca musi mnie opierdolić, żebym coś zrobił. A znowu jako pracownik nie lubię, jak pracodawca mnie opierdala.
ale czasami muszę sam zrobić to z sobą. Zwrócić sobie uwagę, opieprzyć, czasami stłamsić swoje jakieś, że tak powiem, fantazje, jeżeli chodzi o tą pracę. Trzeba po prostu siąść na dupie, zrobić, co trzeba zrobić i tyle. I wtedy można być najlepszym.